Komfortowe lato 2020 roku telewizji MTV 24 dojechało do Crystal Patio. Moim i Państwa gościem jest szefowa kuchni, która dba o to, aby wszyscy klienci, konsumenci odwiedzający Crystal Patio wyszli najedzeni, no i przede wszystkim zadowoleni z wydawanych potraw. Ja od razu tylko przypomnę, że cały czas można oddawać głosy na Crystal Patio na numer 510 223 506, no numer SMS-u, wpisujemy w treści SMS-a Crystal Patio wraz ze swoim imieniem i miejscowością, z której wysyłany jest SMS. SMS-y są płatne, ale są też bezpłatne. Jeśli ktoś ma tylko z Państwa pakiet w Orange, to wysyła i głosuje na to wspaniałe miejsce bezpłatnie. 10 SMS-ów w ciągu jednej doby. A już teraz powracamy do tych pachnących, fantastycznych dań. Moim Państwa gościem jest Pani Dorota Gruca, szef kuchni Crystal Patio. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Pani Doroto, nie sposób jest powiedzieć, że to jest piękne, to jest smaczne, ale to tak pachnie, że powinniśmy być telewizją zapachową. No też tak myślę, ale... Wszystko jest tak ma być, prawda? No myślę, że jest perfekcyjnie, staramy się i wychodzi nam to myślę, że bardzo dobrze, bo mamy tłumnie ludzi i gotujemy, wychodzą, no myślę, że wychodzą zadowoleni. Mamy dania regionalne, podhalańskie, tak jak widać. To może w takim razie przybliżmy te nasze potrawy, bo ta mnie bardzo zainspirowała i ciekawa. Podhalańskie, czyli moskole z ziemniaków gotowanych. Pieczemy to na blaszy takiej gorącej, na sucho, badajemy z masłem czosnkowym, tak tutaj widać. Baranina też z Podhala przywożona, tutaj gotujemy na warzywach, tam rzeszy nie mogę zdradzać. Tajników? Ale właśnie nie możemy zdradzać tajników, ale czy jest jakiś specjalny przepis na taką baraninę, żeby ona wszystkie... Musimy swoje marynaty, swoje przepisy. Tutaj tak tradycyjnie, ale... Mamy tradycyjnie, ale to są borowiki z naszych tutaj lasów okolicznych, tak i rydze. Z borowików robimy też pierogi, z rydzy też pierogi robimy. Mamy też kurki, ale w tej chwili nie jest sezon, więc robimy to też, jak jest sezon, robimy z makaronem kurki. Nie wiem, co jeszcze. No wiemy, że co już jest. Zaraz tutaj przybliżymy naszym widzom. Ja oczywiście powiem, że najlepiej jest przyjechać do Krynicy, do Grzebacio i skosztować osobiście. Samemu nie polecam gotować. Bardzo dużo robimy sami. Makarony do rosołu sami robimy. Pierogi same, uszka do barszczu. Bardzo dużo sami robimy produktów. Ciasta, desery. Wiadomo, że musi być zdrowo i przebojowo. Pani Doroto, a co jest takim największym hitem tego lata? Czego najwięcej wydajecie z kuchni? Ja myślę, że baranina i pstrągi. No, to nie mamy akurat tutaj pstrąga, ale pstrągów bardzo dużo idzie i właśnie baraniny. No bo filet to jest po prostu standard i schabnie. Ale myślę, że baranina najwięcej i pstrąg. Czyli zapraszamy wszystkich... Pierogów, to już nie mówię nawet, bo bardzo dużo pierogów idzie. Bardzo. Właśnie z rydzami. Pani Doroto, czego należy Pani życzyć jako szefowej kuchni? Czego się życzy dobrym kucharzom? Nie wiem, sił, wytrwałości i zdrowia. Przede wszystkim życzymy Pani w tej takiej dobie właśnie chorobowej dużo zdrowia, wytrwałości, fantastycznej ekipy, bo to wiem, że szefowa kuchni ma jeszcze sztab ludzi na kuchni, więc też są potrzebni. Też są potrzebni. Pomoc przede wszystkim na kuchni. No to w takim razie życzę na Pani ręce wszystkiego najlepszego dla całej kuchni i obyście tak fantastycznie gotowali zawsze. Dziękuję bardzo.